Siemanko, stary hodowcy, zrobił się kolejny odcinek. Dzisiaj otworzymy sobie ptaszurki. Tylko jedne kaczki tam są otwarte, więc to już nie może być otwieranie. On wiadomo, że zawsze żyje, bo rano już o 5 trzeba wszyscy już się drze. A tylko chwilę z tym kurnym przed, że dzisiaj jak tam filmy, to po chwilę strzyłem, jak się dobra. A tak od jakiegoś czasu, nie? Tak ma, że tylko się wstaje i sobie taką drze tą papę. A jeszcze papę, to jest kurde. Duszki. Wieczorkiem też sobie lubi podpisać. Z panią. Tak, papę czeka, panu. Ale jakieś było, co się robiło? Może kasa jak zepsuł. Może się. Ogólnie ma takie jakieś takie ładne, takie szary zamiast. A tutaj widzicie, ta grona stajowa już tutaj jest z powrotem, bo aż jedną kaczkę wylęgła. No i później zadeptała tą kaczkę, więc... No bo tam, jakby ja nie wiem, co ona mnie zadeptała, ale jedną to pewnie nie wiedziałem, ale tak tam... No. Nawet po co on pewnie jej szło. Więc niestety tak się, stało. Chcieliśmy, no. Byśmy dali komuś innemu, ale tak póki tam były, to miały większe, tylko tak sobie nie przyjęły takiej kaczki. A jedna co lęgła, to lęgła za 3 dni, więc też już jest bardzo ta kaczka, żeby chciała łazić. I może kura też by chciała wyjść i później by był problem. Coś chciałem o opawiach powiedzieć, ale mi wypadło z głowy, no to może później mi się przypomni. Jeszcze papuś, bo za mnie wszystkie. Dałem radę pokazać. A jednak cały czas byśmy brać jajka od kaczek, bo wczoraj były dwa i później już nie było, widzimy jak zgarły. Więc ostatnio były cztery i nic nie zjadły, a dzisiaj są, wczoraj są zjadły. Ja się wczoraj były cztery, a wczoraj były dwa. Więc jedna trzeba znowu brać od rana, bo... No to my pójdziemy tam wam pokazać te kaczki, które są otwarte, bo nam babcia już otworzyła, to wam je pokażemy. To widzimy się za sekundkę. No więc jesteśmy już u kaczuszek. Tutaj te dwie duże to są kaczki, bo są kaczki. Jest teraz więcej kaczuszek niż kaczki. W zeszłym roku nie tak było. Ale było tam lekko, chyba powiem na więcej kaczkę, a teraz jest. Jak tak by było, to by było 6 kaczek kaczów na razie. A ta jeszcze nie wiem, bo jeszcze trochę mały. A tu widać, że kaczki są sarnia niebieska. Z tych pięknych. A tam widać, że czarna, może ta niebieska i ta jedna taka sarnia. Tak, to byśmy mogli wam pokazać, jak się kąpią, a tylko, że teraz pewnie nie wyjdą, jak zostajemy. A tu widać, że się trochę pyskają, bo mają mokre brzuchy niektóre. Tu też od nich wziąłem dwie jajka już zresztą. Nie wiem, od tych starych. Teraz stare znowu łanie da się unieść. Więc wszystko trzeba znosić, bo... Radę były 4, przynajmniej 2, dzisiaj też 2. Tu możemy jeszcze sobie dogadać te starsze, co tutaj mamy. Już nie usiądą raczej, bo... Bo one też już nie jaka, ale one tam te kaczki. Te kurczaczki, jeszcze te starsze, które tutaj siedzą. Ten, który miał tutaj kochany już. Tak samo. No obok są jeszcze te młode, ale pod kwoką siedzą już chyba. No one tutaj siedzą, bo tam wtedy mieliśmy trochę mniej miejsca. Jak tutaj przenieśliśmy, tam od dwóch kur je połączyliśmy. Teraz tam jest miejsce, no tam faktycznie nie widzimy. One tak może się długo sobie wyjdą, tak za kilka tygodni, za 2-3 może. Dobra, a my pójdziemy już do dorosłych kurek, więc widzimy się za chwilkę. Dobra, jesteśmy u kochinków.
Jedno jajko, wiesz? To ktoś zjesz. Tutaj pewnie zanim wyjdą to w 5 lat. Ale zobaczymy. Nie, czy jajka wylęgła. To ona lepiej chowa niż tamta wylęga, lokowana. Bo tamta lokowana, nie wiem czy mówiliśmy, ale miała chyba z tych kurzaków 10 i żaden nie przeżył. Bo cały czas kopała, wodę wylewała, wszystko. No to może do szabo, bo te nie chcą coś, zawsze te leniuchy nie chcą same wyjść. Więc teraz wypuścimy tutaj szabotkę. Ja już ta, nie wiem czy, no tam jest czekoladowa, to wam jej nie pokażę, ale już są od niej jajka. Chłopi, trzeba wypuścić. Nie wiem czy widzicie. No, a my już wam dziękujemy za obejrzenie. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że zapomnieliśmy wam wniosek pokazać. A my już wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.